Moja ty najbliższa i najdalsza i najdalsza. Panowie. Proszę Państwa, jest to przeżycie. Wszystko we mnie drży. Naszą tradycją jest bycie sam na sam z artystą, to znaczy publiczność z artystami. Kilka słów. Wzruszeni chyba wszyscy jesteśmy, prawda, proszę Państwa? Warto postudiować, wejść do internetu, przeczytać 4-5 razy, zastanowić się nad tym, jaką wielką rolę one odgrywały w naszej historii, a szczególnie te utwory romantyczne, które w sobie nosimy. Chciałem się zwrócić może najpierw do profesora Jakowicza z pytaniem takim. Jerzy Waldorf kiedyś miał taki cykl felietonów Muzyka łagodzi obyczaje, ale wydaje mi się, że rola muzyki jest większa. Co pan, panie profesorze, myśli, jaka rola może być muzyki jeszcze większa? No muszę powiedzieć przede wszystkim, że ja jestem ogromnie wzruszony faktem, że z mistrzem Olbrychskim po raz pierwszy dzisiaj występowaliśmy razem na estradzie i muszę powiedzieć, że miałem parę momentów takich, że nie mogłem zacząć grać, ponieważ on mówi po prostu tak przejmująco, tak fenomenalnie. Ja zawsze mam taką refleksję, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że na przykład jeśli jest wywiad z Olbrychskim czy z jakimś innym czołowym aktorem polskim, to się zwykle pyta, jak się panu grało z Angeliną Jolie, albo odwrotne pytanie powinno być, drodzy państwo. Musimy zacząć od dzisiaj tę tradycję zmieniać, dlatego że my mamy wybitnych, wspaniałych artystów. Daniela Olbrychskiego, Jerzego Semkowa, Zdzisławę Donat, którą słyszałam niedawno. Część z państwa nawet nie wie, kto to jest. Wielka śpiewaczka, która śpiewała Mozarta. Lepiej niż wszyscy ci uznani śpiewacy. My po prostu nie zdajemy sobie sprawy z siły oddziaływania tych wspaniałych artystów, tych wspaniałych ludzi. I ja myślę, że tak, że płynie na nas wszędzie rzeka muzyki, a w zasadzie jest to hałas generalnie, bo wchodzimy do jakiegokolwiek magazynu, słyszymy w każdym magazynie coś innego i najczęściej jest to muzyka, którą zagłusza bas. I generalnie jakby nasza wrażliwość jest systematycznie przytępiana. Ja z wieloma ludźmi rozmawiam, niektórzy się wstydzą do tego przyznać, że cisza, w ogóle cisza jest podstawą muzyki, tego co się za chwilę dzieje. Musi być cisza najpierw, żeby powstała muzyka. Muzyka kształci wrażliwość ludzi. Po prostu chodzi mi o to, że generalnie muzyka jest inspiratorem nas wszystkich, nawet my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jest w stanie nas zainspirować, jest w stanie nas uwrażliwić, naszą wrażliwość wydobyć. Dzisiaj powiem, że właśnie pan jest muzyką. Pan gra wszystkim, każdym pociągnięciem smyczka i całym ciałem, policzkami, włosami, fryzurą. Pan Daniel Olbrychski, mój partner, oni wyzwalają w człowieku takie pokłady energii, o które ja bym sam siebie nie podejrzewał. Także bardzo dziękuję. Ale pan grał wspaniale beze mnie też przez wiele lat. Nie, proszę państwa, ja tylko ostatnią rzecz powiem, naprawdę, już ostatnio, ja będę milczać już cały wieczór. Mieliśmy krótką próbę u mnie w domu z panem Danielem i on powiedział parę słów, ponieważ jest bardzo zajętym człowiekiem, znacznie bardziej niż ja. Ja tylko ćwiczę, a on gra w filmach, w teatrze. Powiedział parę takich słów, które po prostu mną wstrząsnęły z tego tekstu. Wstrząsająco po prostu. Wielki, wspaniały aktor polski. Daniel Olbrychski.
Ale do pana Daniela dojdziemy, ale chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, że pan jest na zewnątrz tych skrzypiec, ale też w środku. Ja nie wiem, jak pan tam wszedł, ale wydobywa się pan pięknie. Ja chciałem się odwrócić jeszcze, pozostańmy przy muzyce, do pana Roberta Morawskiego. Młody muzyk, młody artysta, który dopiero 13 lat temu ukończył szkołę muzyczną, ale teraz pracuje z młodzieżą. Czy wśród młodzieży jest przekonanie, że muzyka może być misją, że można nią więcej zrobić niż tylko sobie przyjemność? No, myślę, że człowiek się nie zmienił przez odkąd został stworzony i to jest wartość niezmienna i trafią na studentów, którzy nie czują tej misji, ale też są tacy, którzy są wielkimi talentami i no to obcowanie z takimi osobami jest oczywiście wspaniałą przyjemnością i tak samo jak pan profesor Jakowicz powiedział, no jest to taka misja zarażania ich muzyką, swoim entuzjazmem. Moje marzenia się spełniły, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Oprócz tego, że mam wspaniałą rodzinę, to jeszcze występuję z takimi artystami, że nie przypuszczałem, że dożyję takiego dnia, że wystąpię z dwoma wybitnymi albo jednym z najwybitniejszych polskich artystów wszechczasów. Dziękuję bardzo. Panie Danielu, ja kibicuję panu od bardzo, bardzo dawna, w zasadzie od początku pana działalności i znam... Chciałem, że razem się starzejemy dokładnie. Razem, tak. Nie, młodzież jesteśmy ciągle. Ale pamiętam wszystkie pana role w Teatrze Narodowym, na niektórych byłem nawet po 5 razy. To ja nie widziałem tych. Panie Danielu, ale wiem, że pan tu cytował parę razy Mickiewicza i wydaje mi się, że w tych relacjach polsko-rosyjskich, no ja tu widzę pana takiego Mickiewicza dzisiejszego. Pan zresztą bez przyczyny na pewno nie wybrał tego utworu do przyjaciół Moskali. No mam też wielu przyjaciół. No właśnie, ma pan wielu przyjaciół i chciałem zapytać. Niektórymi się kłócę na temat historii, polityki, ale dalej są moimi przyjaciółmi. Czy jest wystarczająca według pana rola inteligencji, która może się swoimi metodami, takimi choćby jak pan, porozumieć bardziej z inteligencją rosyjską, żeby przez to właśnie, przez ten katalizator mogło dojść do większej sprawy niż tylko wymiany kulturalnej? W zasadzie się nic nie zmieniło. Ciągle ten pies chce kąsać rękę, która zdejmuje obroże, prawda? Czy jest według pana wystarczająca rola inteligencji polskiej, która może być przydatna też rozwojowi kraju? To jest problem odwieczny. Odkąd istniała inteligencja i elity artystyczne, jeśli chodzi o stosunki z Rosją w naszych dwóch krajach, nie tylko elity, ale miliony Rosjan było zafascynowanych i są zafascynowane polską kulturą i odwrotnie. Uczyliśmy się, bo chcieliśmy rozumieć piosenki Okudżawy, a potem Wysockiego. Myśmy śpiewali to na obozach, spływach kajakowych, po odśpiewaniu Czerwony Pas drużynowy jest wśród nas. Śpiewaliśmy, nie wszystko rozumiejąc, piosenki Okudżawy. Potem miałem szczęście się z nimi zaprzyjaźnić. I to my sobie wspaniale radziliśmy bez polityków, nawet w czasach takich no, przygnębiających u naszego wschodniego sąsiada jeszcze bardziej, przeraźliwie przygnębiających. To te elity, one się uczyły języka polskiego na nie elity, bo elity to wiedziały o filmie Wajdy, o teatrze Hanuszkiewicza, o Łomnickim, o Cholubku, wszystko. Oni się uczyli z takich czasopism jak Ekran czy Film. I znałem bardzo wielu Rosjan, którzy biegle mówili, nigdy nie będąc w Polsce, z miłości do polskiej kultury. I oto jestem spokojny. Natomiast we wszystkim od wieków wszystko psuli politycy. No, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Po cholerę nam było iść na Kreml, żeby jakiegoś samozwańca obsadzać. Wprawdzie to była chyba nasza ostatnia wizyta zbrojna. Od tego czasu raczej kawaleria rosyjska, a potem czołgi radzieckie bywały nie zawsze w celach wyzwoleńczych tutaj w tej części Europy. No politycy w tym przeszkadzają. Tutaj przeczytałem trend Fontenbrasa,
No i Herbert fantastycznie rozumiał, że to nie Hamlet będzie budował przyszłe państwo, tylko że on musi wziąć miasto za mordę, jak to powiedział. Ale paka ziemia jest uwiertica, jak śpiewał mój przyjaciel Okudżawa. Trzeba, jak mówił inaczej Norwid, który Okudżawy nie znał, ani Bułat Okudżawa, pewnie Norwida, że z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, poezja i dobroć i więcej nic, a 100 wiosen naraz błyśnie dla zrodzonych na umyślnie, skoro my odleciem. Ja uważam, że trzeba zmierzać, tak jak Mickiewicz młody napisał, w życiu koniecznie trzeba coś ścigać. Ideę, miłość, a chociażby i zająca. Także każdy na tym swoim odcinku, nawet dzisiaj przed chwilą ścigaliśmy na nutach najpiękniejszych kompozycji na skrzypce i na nutach najpiękniejszych strof. Myśmy dzisiaj też coś ścigaliśmy i to jest taki malutki wkład, żeby dać wzruszenie, chwilę zadumy. I to jest bardzo ważne. Bułat Okudżawa napisał wiersz, już nie zaśpiewał go, ale wiersz to był. Język niczemu nie winowatka, jak skazał pan Daniel. Bo on mnie kiedyś zobaczył w telewizji, zdaje się, Łotewski. Gdzieś tam skakał po kanałach. Dziennikarz zadawał pytania po angielsku. Powiedziałem, że nie udawajcie, pan tak dobrze po angielsku nie mówi, powiedziałem mu. A wy wszyscy znakomicie znacie rosyjski. Będziemy mówili po rosyjsku. To będzie bardziej naturalne. Mówi, jak to? A pan chce mówić po rosyjsku? Przecież Rosjanie tyle złego Polsce wyrządzili. A ja odpowiedziałem, język niczemu nie winowat. I Bułat napisał taki wiersz, który mnie dedykował. Ja patrzyłem z ogromnym wzruszeniem na pana profesora tutaj i tak mi przeleciało całe życie. Dzieciństwo w każdym razie przed oczyma, bo ja zanim jeszcze marzyłem, żeby być mistrzem olimpijskim, byłem przekonany, że nim będę, tylko nie byłem pewny w jakiej dyscyplinie, więc zmieniałem co rok, no to nie można dojść do wielkich sukcesów. Ja jeszcze przed tym marzyłem, żeby grać w orkiestrze właśnie na skrzypcach. W orkiestrze nie marzyłem, że będę wielkim wirtuozem, bo za późno wziąłem skrzypki do ręki, to już miałem 11 lat. Ale niestety Królak wygrał wyścig pokoju, rodzice byli niezamożni i na rower już nie mieli dla mnie. To ja sprzedałem skrzypce i kupiłem rower. Ale rodzice potem odkupili jakoś te skrzypce i jeszcze 2 lata chodziłem na klasę skrzypiec. No, już nie. Zagrałem w garderobie w parę tak. Ale zobaczą Państwo w jednym z odcinków Klanu. Tam gram pod playback menueta Boccheriniego, ale po smyczku i po precyzji palców widać, że ja idę równolegle z nią. Oczywiście, jeden do jednego. Tylko ten dźwięk nie byłby dźwiękiem wirtuoza, tylko kogoś, kto uczył się 3 lata i bardzo dawno skrzypiec nie miał w ręku. A ja tam gram jednak skrzypka. No. Proszę Państwa, nie odmówię sobie jeszcze na koniec uścisnąć. Które odkupili rodzice. Ręce takim wspaniałym artystom. Bardzo serdecznie dziękuję. A tego, panie profesorze, poloneza Adur Wieniawskiego, będzie on nas niósł do domu, a jeszcze pozostanie w duszach i w sercach na długo. Proszę zostać z nami, wieczór się nie kończy, ponieważ będziemy mieli za chwilę projekcję 2 krótkich filmów o artystach i krótką dyskusję z malarzami. A później zaproszę panów i państwa na koktajl, ale dopiero po dyskusji z malarzami. Ja myślałem, że same wchodzą do głowy, panie Danielu, już teraz. Dziękujemy jeszcze, brawo dla tych wspaniałych wirtuozów.
Prosimy o filmy.